Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Marlena Sakowska-Baryła, jestem radczynią prawną, ale dzisiaj występuję w charakterze profesora na Uniwersytecie Łódzkim, który odbywa staż w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w rozmowie panią profesor Irenę Lipowicz, która jest kierownikiem tej katedry. Bardzo pani profesor dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tę ogromną gościnność, jeżeli chodzi o staż naukowy, który Państwu odbywam. Dzień dobry Pani Profesor, dzień dobry Państwu. To dla nas jest ogromna przyjemność i cieszę się, że możemy porozmawiać o ważnych sprawach. Ale chciałam przedstawić Panią Profesor do końca, bo dzisiaj faktycznie będziemy rozmawiać o bardzo ważnych sprawach i Pani Profesor oprócz tego, że jest wybitną znawczynią prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, to była członkinią Komisji Kodyfikacyjnej, czy Komisji Konstytucyjnej, która to zajmowała się kwestiami dotyczącymi prawa informacyjnego w czasach, kiedy to prawo informacyjne tworzyło się na naszych oczach, można by było powiedzieć. Czyli my dzisiaj będziemy mówić o dostępie do informacji publicznej, o ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale myślę, że to jest taki dobry moment, żeby powiedzieć, że pani profesor także była tą osobą, która między innymi zajmowała się ochroną danych osobowych w tamtym czasie i dołożyła mnóstwo starań do tego, żeby ta ochrona danych osobowych w Polsce zaistniała właśnie w obrębie ustawy o ochronie danych osobowych. Także tutaj gorąco pani profesor dziękuję za ten wkład, ponieważ jest on niezwykle cenny, interesujący i zajmując się prawem informacyjnym, myślę, że absolutnie nie do przecenienia ten wkład jest. Także od takich podziękowań pozwolę sobie rozpocząć jeszcze. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to była przygoda naszego życia i bardzo intensywny i trudny czas w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. A jeżeli chodzi o sprawy, na których się wtedy koncentrowałam, to był właśnie artykuł 47, obecny i 61. Przy czym, nie wiem, chyba jeszcze nawet gdzieś mamy oryginały tego, cośmy pisali i co ostatecznie znalazło się w Konstytucji. Natomiast muszę powiedzieć, że podczas prac nad Konstytucją dla wielu osób był to temat nowy, absolutnie nie pierwszoplanowy, egzotyczny. O ile jeszcze z prawem dostępu do informacji publicznej było troszkę łatwiej, o tyle z ochroną danych osobowych było naprawdę bardzo trudno. Tym bardziej cieszę się, że udało się od tego czasu osiągnąć tak ogromne orzecznictwo do tych obu kluczowych artykułów. Pani profesor, my dzisiaj będziemy koncentrować się wokół dostępu do informacji publicznej i na początek myślę takie otwierające pytanie, a mianowicie jakie cele przyświecały Państwu w tamtym czasie, kiedy te przepisy były tworzone i czy ustawa o dostępie do informacji publicznej spełniła te oczekiwania? Jaki to był moment, jeżeli chodzi o pracę nad tymi zagadnieniami? Pamiętajmy, że to jest koniec lat 90. Wydaje się, że mogliśmy już wtedy mówić o okresie transformacyjnym, zważywszy, że 89 to już jest prawie 97, prawie 8-9 lat, ale to był naprawdę bardzo wczesny etap. Bardzo ważną rzeczą byłaby, w nowej konstytucji znalazły się elementy, które, jak pani profesor wie i pisała też o tym, są ważne dla podstaw demokratycznego państwa prawnego. W wielu przypadkach były to często nieuświadomione potrzeby, ponieważ jeszcze ochrona prywatności, ochrona danych osobowych, to z punktu widzenia tych ogromnych naruszeń praw człowieka, które były w poprzednim ustroju w PRL-u, wydawały się takie prawa niemal czymś luksusowym w porównaniu z wolnością mediów, wolnością prasy, prawem zgromadzeń. Natomiast staraliśmy się w różnych miejscach, to dziedzictwo Solidarności. Byłam członkiem Solidarności i żyliśmy tymi wartościami, żyliśmy tym marzeniem. Chcieliśmy to jednak wprowadzić do Konstytucji. I to było dziedzictwo Solidarności, bo jednak mieliśmy poczucie w całej opozycji demokratycznej, że bardzo często niezdolność do wykrywania nadużyć władzy
brała się stąd, że po prostu o nich nie wiedzieliśmy, że między obywatelem a państwem była dosyć szczelna bariera, której zabawnym symbolem, no może w dzisiejszych już wojennych czasach nie tak zabawnym, ale wtedy zakaz fotografowania budynków dworcowych był przykładem tego, że tajemnica obejmowała prawie wszystko. I uważano, że tą pierwszą taką ochroną przed natrętnym obywatelem, który może chcieć swoich wolności i praw, była właśnie ogólna zasada, czyli ten paradygmat, że wszystko, co czyni urząd, jest właściwie albo poufne, albo tajne, a już na pewno tak zwany zwykły człowiek nie powinien się do tych spraw wtrącać. Administracja publiczna była pojmowana właściwie jako taka czarna skrzynka, z której wypadają decyzje podejmowane w swojej mądrości przez tą administrację, a obywatel, owszem, ma takie wąskie ścieżki odwoławcze, które, jak wiemy, i tak przez zniesienie dwuinstancyjności w końcowym okresie PRL-u jeszcze bardziej zarosły, ale ostatecznie no, można było jeszcze pomyśleć na tle NRD i Czechosłowacji, to i tak już było coś, że można się odwołać od decyzji administracyjnej, a potem w związku z świeżo kształtującym się sądem administracyjnym, tutaj również była jakaś szansa. Ale takie poczucie, że ludzie mają w ogóle kontrolować całość państwa społecznie, że powinni mieć dostęp do tego, co tam się dzieje i że to jest taka pierwsza linia obrony przed nadużyciami, to było każdemu ówczesnemu wysokiemu przedstawicielowi władzy sprzed roku 89 obce i wstrętne. I dlatego warto pomyśleć, każdy kawałek konstytucji ma swoje historyczne zakotwiczenie. I jeżeli popatrzymy, jak to było, dzisiaj byśmy to inaczej napisali. Dzisiaj są inne problemy, inne przeżycia i też jest kwestia, kiedy nadejdzie ten moment, kiedy również w toku nowelizacji konstytucji kiedyś przyjdzie moment, kiedy również ten artykuł i sąsiednie zostaną zmienione. Dopiero dzisiaj widzimy, że w wielu przypadkach byliśmy nieprecyzyjni albo nie zrobiliśmy wszystkiego, żeby tą zasadę i wyjątek odwrócić, żeby rzeczywiście zasada jawności życia publicznego była absolutną zasadą, a cała reszta, żeby to były wyjątki. I pani profesor i osoby, które tak jak pani profesor Wypolska-Frankiewicz, jak pani profesor Floczak-Wątor, inne osoby i konstytucjonaliści, administratywiści mają swój wielki wkład w tym, żeby precyzować to, o co nam wtedy chodziło. Ale nawet jeżeli popatrzymy na ten pierwsze zdanie, czyli to, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, to można powiedzieć, nam się udało. Ale proszę spojrzeć, nie pomyśleliśmy wtedy, że częścią tego może być też informacja o strukturach i można byłoby już wtedy napisać o strukturze i działalności organów władzy publicznej. Natomiast dumna jestem z tej części, która długo się wykluwała w zespołach roboczych w podkomisji, to były oraz osób pełniących funkcje publiczne. Gdybyśmy wtedy o to nie zadbali, to wyrwalibyśmy zęby tej regulacji. Tak samo drugim rozszerzeniem tej podstawy było w związku z dyskusją, czy samorząd to jest państwo, czy to nie jest państwo, czy naturalna teoria samorządu, czy w związku z tym chodzi też o informacje o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego. I tutaj mamy to przynajmniej napisane. A to, co okazało się w dzisiejszych czasach najbardziej nośne, to było właśnie to, że jeżeli gospodarujesz mieniem publicznym, nawet jeżeli jesteś innym podmiotem, ale wykonujesz zadania, obojętnie czy jesteś fundacją, czy hospicjum, czy spółką Skarbu Państwa, ale jeżeli
nawet jeżeli ten udział stanie się mniejszościowy, ale jeżeli gospodarujesz tym majątkiem, to może cię dosięgnąć prawo dostępu do informacji publicznej. Dużo dyskusji wywołała też kwestia dostępu do kolegialnych posiedzeń. Proszę popatrzeć też, jeżeli dzisiaj patrzymy na ustęp 2 artykułu 61, można powiedzieć, że byliśmy nieco naiwni jeszcze i nie bardzo sobie wyobrażaliśmy, jak w pełni rozkwitnie ta publiczna działalność, ale znowu, bardzo, na przykład ja osobiście bardzo wtedy walczyłam o to, żeby był wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. I ta formuła się nam sprawdziła, ale również ta regulacja o tym, że jest też możliwość rejestracji dźwięku i obrazu, no to może się wydawać oczywiste. A do dzisiaj mamy boje na posiedzeniu Rady Gminy, czy można nagrywać, czy nie można nagrywać i w jaki sposób. I to pani profesor, żeby nasza rozmowa nie była monotonna, może mi powiedzieć, gdzie pani widzi dalsze rozszerzenia, co się sprawdziło w praktyce, co nie, a potem może przeszlibyśmy do drugiej części artykułu 61, czyli do ograniczeń i trybu. Też chętnie o tym powiem. To ja z dużą przyjemnością podejmę kilka tych wątków, o których pani profesor powiedziała i niezwykle się cieszę, że pani o nich powiedziała. Zacznę od tego ostatniego, czy wstępu na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, bo moim zdaniem to wypączkowało we właściwym kierunku, to znaczy mamy transmisję sesji. I te transmisje sesji uważam, że są świetną zdobyczą, aczkolwiek trochę pewnie utyskują na te transmisje sesji osoby, które zajmują się ochroną danych osobowych, dlatego że tu się pojawia nam taki bardzo newralgiczny styk, ponieważ to, co idzie w świat w trakcie transmisji sesji, po prostu idzie w świat i jest później często problem z udostępnianiem tych materiałów, bo wiadomo, że one mają być udostępniane na różne sposoby, dlatego że trzeba się odpowiednio przygotować do tego przede wszystkim, żeby wystąpić podczas takiej sesji. Tam różne wypowiedzi padają, często padają wypowiedzi z ust osób, które nie bardzo zajmują się tymi zagadnieniami, którymi my się zajmujemy i dość lekce sobie mają to, co powiedzą, bo są przekonani, że jeżeli jestem radnym, to w ramach tej wolności wypowiedzi, którą ja tutaj mam, mogę powiedzieć wszystko. Tymczasem jeżeli popatrzymy właśnie w te ograniczenia, o których za chwilkę będziemy mówić, to okazuje się, że niekoniecznie, bo to jest jedna z form dostępu do informacji publicznej, ograniczona uwarunkowaniami, o których mowa później w ustępie 3 artykułu 61 Konstytucji, o czym zaraz, oraz w artykule 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ja też pamiętam takie, jestem czynnym radcą prawno obsługującym między innymi sektor publiczny, więc pamiętam takie występy po mojej stronie radcowskiej, kiedy wygłaszałam opinię prawną z konstytucją w ręku, że jednak można nagrywać, że nie trzeba mieć żadnego pozwolenia. Niektóre rady nawet chciały przyjąć uchwałę w przedmiocie, kto może, a kto nie może, że tylko dziennikarz albo że tylko akredytowany na swój sposób dziennikarz, to tak. Natomiast jeżeli ktoś tak sobie własną ręką, wtedy na początku to nie było jeszcze telefony komórkowe, to były kamery po prostu, które ktoś przynosił, robi zdjęcia albo właśnie tą kamerą nagrywa, to był z tym problem. Też był problem taki dość, myślę, ważki w kontekście tego, czy można nagrywać wszystkich, czy tylko urzędników, czy te osoby, które są na sali, no to były te pierwsze problemy. Jeżeli chodzi o sam ustęp 1, to ja jestem bardzo wdzięczna za to, że on został tak skonstruowany, bo pani profesor na pewno sobie z tego świetnie zdaje sprawę i myślę, że jakaś satysfakcja także po stronie pani profesor tutaj występuje. Jeżeli weźmiemy pod uwagę definicję informacji publicznej, no to właściwie nie da się informacji publicznej zdefiniować inaczej niż poprzez sięgnięcie do artykułu 61 ustęp 1. Jakbyśmy brali tylko ustawę do ręki, która miała konkretyzować to, co napisane w Konstytucji, no to właściwie tam pewien brak konkretyzacji następuje. I żeby zrekonstruować sprawę publiczną, to trzeba sięgnąć do artykułu 61, także świetnie, że on został w ten sposób napisany. Jednej rzeczy mi, nie chcę powiedzieć, że brakuje, bardzo proszę. Mi chyba nie brakuje. Mi bardziej tego brakuje w orzecznictwie sądów administracyjnych. Pani profesor przed momentem powiedziała bardzo słusznie, że informacją publiczną jest również informacja o osobie pełniącej funkcję publiczną.
No i to dzisiaj jest jeden z kluczowych wątków, które są podawane w wątpliwość, jeżeli chodzi o to, czy ta regulacja jest skuteczna i czy my właściwie w ogóle jesteśmy w stanie wyznaczyć te granice, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną i jakie informacje o tej osobie się udostępnia. No bo sama ustawa nie definiuje tego pojęcia. Odsyła do definicji osoby będącej funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego, ale tylko do funkcjonariusza, nie do osoby pełniącej funkcję publiczną. Dlatego my wiecznie mamy problem z ustaleniem tego, kto właściwie tą osobą jest. I teraz wracam do wykładni prokonstytucyjnej. W artykule 61 mamy mowę o informacji o działalności osoby pełniącej funkcję publiczną. Natomiast z orzecznictwa sądów administracyjnych, tego jeszcze przed RODO zwłaszcza, wynika, że wszystko, co dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną i ma jakiś związek z tym pełnieniem funkcji, nawet nie bezpośredni, ale pośredni, często dość irracjonalny, stanowi informację publiczną w rozumieniu z kolei ustawy o dostępie, dlatego że tam jest mowa o udostępnianiu informacji o osobie, a nie o działalności. Różnica subtelna, ale kluczowa. Dlatego że czym innym jest udostępnianie informacji o tym, jak działa osoba pełniąca funkcję publiczną, kim ona jest przede wszystkim, że to jest ta osoba, jakie działania podejmuje, co leży w jej kompetencjach, no a czym innym jest udostępnianie informacji z serii kserokopia dyplomu, kserokopia CV, co tam jeszcze było po drodze, ksero legitymacji służbowej na przykład, informacje w postaci udostępniania kserówek kart wynagrodzeń. No gdzieś to w pewnym momencie powędrowało w takim kierunku, że właściwie w jednym z artykułów przeczytałam taki zwrot publiczny ekshibicjonizm i troszkę to zaczynało trącić właśnie o to niepokojące zjawiska. Przecież to nie tyle chodziło o to, żeby do cna dowiedzieć się wszystkiego o sobie, która tę funkcję publiczną pełni, tylko dowiedzieć się o to, jak ona pełni, więc tego mi tutaj pod tym kątem brakuje. I ostatnia rzecz, żeby też nie zmonopolizować tej rozmowy jednak, pojęcie dostępu do dokumentu. Ja uważam, że z jednej strony całkiem słuszne, ale dzisiaj my ten dokument rozumiemy bardzo różnie to raz, a dwa, był taki moment, nie wiem czy pani profesor też to obserwowała, że interpretowano to pojęcie dostępu do dokumentu zawężająco, patrz dokument urzędowy. Tymczasem dokument urzędowy to kwalifikowana postać informacji publicznej, więc właściwie tutaj w rachubę mogą wchodzić bardzo różne dokumenty, a to pojęcie dokumentu właściwie powinniśmy bardziej odnosić do informacji publicznej jako takiej. Więc z jednej strony świetnie, że to nie zostało doprecyzowane, że tylko o dokument urzędowy chodzi, bo faktycznie nie chodzi tylko o dokument urzędowy, a z drugiej strony myślę, że mnóstwo orzecznictwa i także wypowiedzi w literaturze wokół tego, o jaki dokument chodzi i czy aby na pewno to ten dostęp jest zawężany tylko do tego, co w dokumencie. My wiemy, że nie, ale wokół tego też było sporo kontrowersji. Rozumiem i chcę też powiedzieć, że oczywiście nie powinniśmy, po to też jest orzecznictwo i ustawodawstwo szczególne, żebyśmy nie dopuszczali do publicznego ekshibicjonizmu. Ale chcieliśmy wtedy, żeby to było też o osobach. Mieliśmy jeszcze za sobą te wszystkie bardzo dramatyczne nadużycia, straszne osoby, które wtedy sprawowały władzę publiczną. I czasami to też był element kontroli. Jeżeli dzisiaj pani profesor użyła przykładu z kserokopią dyplomu, no dzisiaj się okazuje po całej historii z niektórymi dyplomami niektórych szkół, że właśnie dobrze byłoby zobaczyć, co to za dyplom, jakiej szkoły i w jaki sposób dana osoba otrzymała miejsce w spółce Skarbu Państwa. To ma znaczenie, kto sprawuje władzę. Zasada merytokracji, zasada bezstronności sprawowania władzy publicznej i ogromne nasze zaległości w zwalczaniu nepotyzmu, to sprawia, że mam takie, nie wiem, czy pani profesor na podstawie swojego doświadczenia to potwierdzi. To muszę powiedzieć, że jednak troszkę artykuł 61 Konstytucji w moim przekonaniu stał się troszkę taką protezą, środkiem zastępczym. Gdybyśmy mieli świetną regulację prawną dotyczącą odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, czego nie mamy. Gdybyśmy mieli świetną regulację dotyczącą zwalczania nepotyzmu, również w samorządzie terytorialnym, to gdybyśmy mieli w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce
jasne regulacje, które bardzo by ograniczały nadużycia w uzyskiwaniu dyplomów i dokumentów urzędowych upoważniających do dostępu do godności i funkcji publicznych, to nie musielibyśmy się tak tutaj nastawiać, moglibyśmy bardzo zwężająco interpretować. Ale orzecznictwo administracyjne i orzecznictwo sądowe, one trzymają rękę na pulsie. I ten puls życia publicznego doprowadzał do niesprawiedliwości i nadużyć również co do osób wybieranych do funkcji publicznych. Czyli to też tu robię troszkę kreskę czy kropkę. Moglibyśmy temu poświęcić osobną rozmowę. Natomiast z ogromną ciekawością a propos tego drugiego punktu, który pani profesor poruszyła, to z ogromną ciekawością obserwowałam kwestię pogłębionej interpretacji dokumentów urzędowych i tego, czy właśnie również dokument, co to jest dokument wewnętrzny, czy chcemy doprowadzić do tego, żeby urzędnicy bali się spisać jakiejkolwiek notatki roboczej, ponieważ mieliby świadomość, że ta faza burzy mózgów, często głupich pomysłów, nieformalnie napisanych, powinna pozostać jednak w środku i nie powinna być przedmiotem roztrząsania. Ja tutaj wyrażam ostrożność, bo o ile na przykład księga wyjść, księga spotkań, kalendarz okazały się często świetnym źródłem dostępu do wiadomości o nadużyciach i o nieuprawnionych kontaktach z lobbystami, znowu jako proteza, bo gdybyśmy mieli porządną ustawę o lobbingu, to nie trzeba byłoby się do tego uciekać. O tyle nie można zabić innowacyjności, spontaniczności działań administracji publicznej. Jeżeli im wejdziemy z butami do tej takiej najbardziej wewnętrznej fazy i potraktujemy wszystko jako dokument urzędowy, również spontaniczne notatki, również takie rzeczy, które nie powinny być przedmiotem roztrząseń, no to wylejemy dziecko z kąpielą, czyli owszem, będziemy mieli już pełną transparentność, ale będzie efekt mrożący tej transparentności. Jestem jednak przekonana i tu jestem ciekawa poglądu pani profesor, że jednak nasze orzecznictwo potrafiło rozróżnić i znaleźć tą granicę na podstawie również przepisów uszczegółowiających prawo konstytucyjne. Czy ja tak myślę, jest? Myślę, że tak, pani profesor, tylko mam pewien problem, taki problem, no właśnie to jest problem konstytucjonalisty, a mianowicie ustawa o dostępie do informacji publicznej jest stosunkowo krótka. Ona faktycznie jest bardzo odformalizowana i efekt tego jest taki, że ktoś, kto chce zastosować tę ustawę, no nie wystarczy, że zna przepisy ustawy, a powinno tak być, że bierze ustawę i wie, jak ją zastosować, tylko właściwie musi znać mnóstwo orzeczeń i jeszcze musi wiedzieć, w jakim trendzie orzeczniczym jesteśmy w danym momencie. Bo jeżeli chodzi o pojęcie dokumentu wewnętrznego, o którym bardzo słusznie pani profesor wspomniała, to był to moment, ten pierwszy, gdzie właściwie nie tylko sądy administracyjne zwracały na to uwagę, ale i Trybunał Konstytucyjny. I tam się mówiło wtedy właśnie o tym, o czym mówi pani profesor, że jest taki moment, kiedy pewne zapiski nie mają waloru oficjalności, gdzie ścierają się poglądy, gdzie my musimy zapewnić także administracji publicznej możliwość wyjścia z jakimś poglądem wewnętrznie, żeby po prostu rozważyć różne koncepcje i te mądrzejsze, i te mniej mądre. Czasem te mniej mądre wcale nie okazują się takie bardzo niemądre, tylko że w tym szaleństwie jest metoda widać i że jak się troszeczkę tam dokona pewnych korekt, to będzie to właściwe rozwiązanie. Natomiast mnie niepokoi to rozlanie się pojęcia dokument wewnętrzny na wszelkiego rodzaju dokumenty, o których ktoś chce powiedzieć, że są wewnętrzne. I bardzo często są to dokumenty, które mają walor dokumentu skończonego, nie roboczego, tylko właśnie skończonego, oficjalnie przyjętego zarządzeniem albo jakimś innym aktem kierownictwa wewnętrznego, które funkcjonują, na podstawie których urzędnicy działają na różne sposoby, gdzie w efekcie, no może to nie jest efekt jeden do jednego skierowany do obywatela, do tej jednostki, ale skoro jest to pewien sposób funkcjonowania opisany w dokumencie, no nazwijmy to wewnętrznym, jeżeli chodzi o procedury, no to jednak dotyka także świata zewnętrznego i my nie bardzo mamy szansę się z tym zapoznać właśnie jako ten zainteresowany obywatel.
obywatel. I teraz sama trochę uderzam we własny interes, nie do końca może, ale jednak troszkę, dlatego że jako jednostka, jako właśnie konstytucjonalistka, badacz, ja bym chciała mieć dostęp do tego rodzaju dokumentacji, ale z drugiej strony, jako czynna radczyni prawna, ja widzę w tym, no, jakby na to nie patrzeć, spory potencjał dla moich publicznych klientów. I pozostaję w takim dysonansie wewnętrznym, nie wiem, czy pani profesor go we mnie dostrzega, ja bardzo staram się wchodzić w ten naukowy nurt właśnie w trakcie tej naszej rozmowy, ale z drugiej strony właśnie jako czynna praktyczka, ja widzę taki moment, kiedy przepisy o dostępie do informacji publicznej są przepisami ogromnego rezerwuaru różnych szans dla różnych osób i teraz w zależności od tego, jakie orzeczenie znajdziemy, tak pewnie wyprowadzimy prawidłowość naszego rozumowania na ten salon, czyli odpowiednio względem osoby, która wnioskuje, bo to głównie o wnioskodawców chodzi, względem organu odwoławczego, jeżeli jest wydana decyzja, albo względem sądu administracyjnego, to nie do końca właśnie z perspektywy tej precyzji, jakiej oczekiwalibyśmy od prawodawcy, jest chyba efektem pożądanym. W pełni się zgadzam i o ile będę bronić regulacji konstytucyjnej, o tyle nie będę bronić ustawy o dostępie do informacji publicznej. A już niejednolitość orzecznictwa jest najlepszym świadectwem nieprecyzyjności zapisów. Jestem absolutnie przekonana, że czasami dokument wewnętrzny staje się taką tarczą, zasłoną i po prostu nie mamy doskonałej regulacji ustawowej, a powinniśmy ją mieć. W związku z tym to są po pierwsze te dysfunkcje, o których pani profesor wspominała, ale to jest też kwestia, często także doktryna, bo pamiętajmy też nie tylko o orzecznictwie, wielką rolę odegrała doktryna, czyli to, co między innymi pani profesor robi, w znajdowaniu odpowiedzi na dzisiejszy czas. Proszę popatrzeć, konstytucja to jest 97 rok, teraz mamy 2024. To nie były czasy sztucznej inteligencji, to nie były czasy tych skoków technologicznych, które przeżyliśmy. Jeżeli jeszcze ciągle konstytucja trzyma tutaj, no to i tak jest to niesamowite. Natomiast ustawa była od początku dość kontrowersyjna, ponieważ musimy zawsze pilnować tego i to będzie zgodne z konstytucyjną regulacją. Co ma być zasadą, a co ma być wyjątkiem? Co jest regułą, co jest wyjątkiem? Regułą jest jawność życia publicznego po to, aby była transparentność i żeby to był instrument kontroli społecznej. I widzimy z naszej praktyki życia politycznego, że ile razy się tu zaczyna kombinować i zaczyna się zamykać, wyłączać i niestety to, czegośmy tak nie przewidzieli, to było, że może jednak trzeba było zrobić głębszą konstytucjonalizację, bo nie pomyśleliśmy, że czasem ustawa może być po prostu zwykłym narzędziem bojowym, żeby ograniczać ten dostęp dla złych celów. Czyli my teraz już jesteśmy mądrzejsi, gdyby dzisiaj była nowelizacja, to pewne rzeczy, na których, i to jest też moje pytanie, na których nam najbardziej zależy, to coś jeszcze byśmy musieli wcisnąć do konstytucji. Dużo nie można, prawda, jak nie ma nam spuchnąć ten akt. Więc w ramach naszej prywatnej ankiety konstytucyjnej byłabym ciekawa, czy w świetle praktyki, co pani profesor widzi jako taką rzecz, którą by jeszcze chętnie zabezpieczyła w konstytucji. I to był jeden dylemat, a drugi dylemat, o którym bym chciała w naszej rozmowie wspomnieć, to była kwestia tego świata szczęśliwych, triumfujących demokracji. To były lata późne 90. I wtedy pomysł, że informacja publiczna powinna być odpłatna, a po drugie, że kwestia bezpieczeństwa państwa to jest również bezpieczeństwo informacyjne, energetyczne i inne. I pamiętam te pierwsze takie uderzenie w ściany, jak się okazało, że w trybie informacji publicznej ktoś jest zainteresowany rozkładem pomieszczeń w Sądzie Najwyższym i pierwsza prezes Sądu Najwyższego w czasach, gdy byłam rzecznikiem praw obywatelskich, prosiła mnie na rozmowę, no bo nie wiedziała, co ma z tym fantem zrobić. Ale jak wiadomo, dla kontroli społecznej, tam chodziło też o zabezpieczenia, o wyjście awaryjne, no ewidentnie ktoś w złych intencjach, może jakiegoś zastraszenia, nie mówię, że od razu intencjach ataku,
ale było jasne, że jeżeli organ jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i Sądu Najwyższego, a ktoś chce wiedzieć, gdzie są wyjścia awaryjne i jaki jest rozkład pomieszczeń, to sytuacja przestaje być zabawna. Czyli były już takie elementy, gdzie my mieliśmy poczucie, że powinien być wyjątek. Potem inwazja gospodarcza chińska między innymi i również wielkich kolosów gospodarczych sprawiła, że my nasze państwo tak wystawialiśmy na ogląd i na dostęp, wtedy dosyć idealistycznie, a od tego czasu się wiele zmieniło. Wtedy w pierwszych latach, potem po roku 2000 żałowaliśmy. Ja jeszcze walczyłam o to, żeby część była od płatności. Pani profesor Szport tutaj z tym projektem stoczyła walkę wtedy jako ekspert parlamentarny. Nie odnieśliśmy sukcesu, cała ta nasza grupa. No a teraz z kolei, jeżeli coś będzie zawężało, to będą w coraz większym stopniu interesy bezpieczeństwa. Jestem ciekawa, jak pani profesor teraz na to spojrzy i czy jest jakaś grupa inicjatywna w tej chwili, która pracuje nad zmianami, w świetle również trudnych doświadczeń ostatnich 8 lat, która pracuje nad zmianami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pani profesor, broń Boże, ja nie chcę uciekać przed pytaniem o konstytucję, ale mnie się to rozwiązanie konstytucyjne tak po prostu zwyczajnie podoba. I moim zdaniem to dotykanie tego rozwiązania konstytucyjnego chyba nie jest potrzebne, tak? Ja bym postawiła tezę. Natomiast uważam, że jest potrzebny przegląd regulacji ustawowej, nie dlatego, żeby zawężać dostęp. Ja jestem orędowniczką dostępu do informacji publicznej. Naprawdę uważam, że właśnie ta gwarancja jest jedną z kluczowych, także w naszej demokracji, co widzimy, myślę, na co dzień, nie raz, nie dwa w ciągu tego czasu obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej, były takie momenty zwrotne, gdzie myślę, że wszyscy obserwowaliśmy, że dostęp do informacji publicznej jest bardzo istotnym elementem właśnie w tym naszym demokratycznym życiu, nie tylko w górnolotnie budowanym społeczeństwie obywatelskim, no ale właściwie jest to instrument budowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast kilka takich wątków, których pewnie też szeroko nie omówimy, bo czasu nam by pewnie zabrakło. Pierwsza rzecz, uważam, że warto by było jednak pochylić się nad zagadnieniami proceduralnymi. Tak, żeby chociażby, to często chodzi o szczegóły, artykuł 13, z którego wynika, że informacja ma być udostępniona w ciągu 14 dni. Tylko udostępniona. A gdzie te wszystkie pozostałe działania, które wchodzą w rachubę? Tutaj ogromna rola sądów administracyjnych, ale w pewnym momencie zaczynamy działać w taki sposób, że jeżeli wiemy z gruntu, że informacji nie udostępnimy, bo jej na przykład nie mamy, no to nie mamy napisane w ustawie, to co w takiej sytuacji, w jakim terminie się zachować, jak. Jest napisane, że ja mam udostępnić w ciągu 14 dni. Wystarczyłaby kosmetyczna zmiana, że wniosek ma być rozpatrzony w ciągu 14 dni. To zrobiono z kolei w ustawie o otwartych danych. I w momencie, kiedy zmieniano ustawę otwartych, znaczy kiedy wprowadzano ustawę otwartych danych jako osobną ustawę, nawet w ostatnim czasie, kiedy ta ustawa się nam tworzyła przecież w ramach implementacji dyrektywy z 2019 roku, to z ustawy o dostępie wyprowadzano szereg przepisów właśnie do ponownego wykorzystywania. Nie można było takiej prostej rzeczy zrobić, jak napisać, że ten wniosek ma być rozpatrzony, a nie informacja ma być udostępniona, no skoro w tamtej ustawie tak jest, dlaczego? Prosta rzecz, tak? Myślę, że bez kontrowersji jakichkolwiek. Uważam też, że powinny być doprecyzowane kwestie odpłatności i tu nie chcę przesądzać, czy płatne, czy bezpłatne, natomiast powinno być to uregulowane w taki sposób, żeby ten organ, który faktycznie liczy tę opłatę i wskazuje na tę opłatę, jednocześnie czynił to w taki sposób, który daje jemu no pewną dozę pewności, że jeżeli te pieniądze nie będą zapłacone, to nie będzie musiał udostępniać informacji. Dzisiaj mamy przedziwny przepis, z którego wynika, że czy ten ktoś będzie chciał nam zapłacić, czy nie będzie chciał zapłacić, to i tak musimy, jeśli się do nas nie odezwie nawet, przygotować te informacje, jemu udostępnić. No i najczęściej sądy zostawiają taką furtkę. Możesz dochodzić w innym postępowaniu. W jakim postępowaniu? No nie bardzo wiadomo, w jakim postępowaniu, więc to jest kolejna rzecz. Uważam, że powinna być większa waga przykładana do form informowania elektronicznego. Biuletyn informacji publicznej jako taki stateczny pan,
coraz bardziej podawana jest wątpliwość, czy to jest właściwie dobra droga. No póki co całkiem niezła, tyle tylko, że nie ma bezczynności w prowadzeniu biuletynu informacji publicznej. W związku z tym te kontrole nad biuletynem to są takie kontrole, gdzie właściwie finalnie nic z tego nie ma. I myślę, że między innymi z tego powodu wiele podmiotów te biuletyny traktuje jako strona wizytówkowa. Tam bardzo często są bardzo podstawowe informacje, nawet często nie do końca odpowiadające temu, co wynika z ustawy. No i teraz rzecz, która pewnie najbardziej wynika z tych moich badań, które prowadzę od lat, ograniczenia. Te ograniczenia powinny być napisane w nieco inny sposób. Uważam, że warto by było tam wprowadzić test ważenia interesów. Nawet pochwalę się, proponowałam taki test. Nie będę się sprzeciwiać, proszę, proszę. Tak, więc ja uważam, że to akurat tak. Uważam, że takie drobiazgi, niuanse, jak wprowadzenie nie tylko prywatności, ale kwestii ochrony danych osobowych na salony dostępu do informacji publicznej. Dzisiaj na pewno do tego dojrzeliśmy. Zdecydowanie o tym, czy ograniczenie z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa czy przedsiębiorcy. I znów drobiazg, niuans. W ustawie o otwartych danych jest już mowa o tajemnicy przedsiębiorstwa, nie przedsiębiorcy. To pozbawiłoby nas dość kuriozalnych wniosków, że one muszą się czymś różnić, a jak się czymś różnią, to pewnie dlatego, że tajemnica przedsiębiorcy nie ma wartości gospodarczej. Tak, nie ma wartości, to dlaczego konstytucyjne prawo mamy ograniczać dla czegoś, co nie ma wartości? Tak. No i ostatnia, pani... rzecz, pani profesor, skoro taki na tym jednym tchu to wymieniam, to uważam, że tutaj powinniśmy zdecydowanie pochylić się jednak nad zakresem dostępu do informacji o osobach pełniących funkcję publiczną i jeszcze nad pewnym marginesem dotyczącym względów bezpieczeństwa. Dlatego, że właściwie dzisiaj nam w takiej sytuacji, jak pani profesor mówiła, nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć dokument wewnętrzny. Tak? Ale za chwilę, trochę tutaj przeskakuję do ponownego wykorzystywania, przy ponownym wykorzystywaniu nam nie wystarczy powiedzieć dokument wewnętrzny. Ta sama informacja, której nie dostaniemy w trybie dostępu do informacji publicznej, tak, będzie udostępniona w tamtym trybie, więc moim zdaniem to są te najistotniejsze kwestie. Pewnie mogłam się rozwinąć bardzo na tym styku ochrony danych i dostępu, ale myślę, że to nie w tym rzecz, więc oddaję pani profesor głos. Przepraszam, nie chciałam monopolizować. Nie, ja tylko chciałam taką jeszcze refleksją z czas pracy nad konstytucją. Ten przedsiębiorca, to proszę też pamiętać o naszym świecie. Przedsiębiorstwa były jeszcze głównie państwowe długo, te największe, a to, co się rodziło na naszych oczach, to często był właśnie przedsiębiorca plus parę osób i to było nagle życie gospodarcze, które odżywało, ale ono było skupione wokół przedsiębiorcy. Bardzo też zgadzam się z tym, że trzeba uregulować kwestię tych naruszeń krzyżowych. Jestem bardzo za testem ważenia. I jest to też kwestia przejrzenia obecnych regulacji, bo był taki moment otrzeźwienia, kiedy zrobiła się agresywna konkurencja międzynarodowa po czasach, kiedy Polska nie była żadną konkurencją, więc nawet chronienie tych naszych interesów gospodarczych, to tam było może tych 5-10 marek, które i tak zostały sprzedane, a cała reszta no, tak bardzo zostawała w tyle, że mieliśmy takie poczucie, no cóż tu wielce, nad czym tu się tak bardzo pochylać. To się zmieniło, jesteśmy z tego bardzo dumni. Ale to była ta pierwsza fala takiego otrzeźwienia. Teraz jest druga fala otrzeźwienia z punktu widzenia bezpieczeństwa i to też bezpieczeństwa osób, które mogą być zdecydowanie narażone na atak. I trzeba byłoby teraz na świeżo przejrzeć kwestie również orzecznictwa, przepisów wykonawczych i zastanowić się punktowo, gdzie ta nowelizacja, bo jestem zwolennikiem takiego podejścia jak pani profesor, ma, żeby zebrać kilka takich kwestii, które są najbardziej uciążliwe w świetle orzecznictwa, które są najbardziej absurdalną regulacją. Mamy teraz taki window of opportunity. Nigdy nie wiemy, tak samo było z konstytucją, myśmy wchodzili, czy z reformą samorządu, wchodzi się w takie okna możliwości, one się szybko zamykają. I jest pewne środowisko w Polsce, to jest też moja wielka radość, że sprofesjonalizowało się to. Mamy osoby i teoretyków, i praktyków, a nie kiedy łącznie, jak u pani profesor, które się w tym specjalizują.
no to ten kapitał powinien przynosić odsetki. Czyli należy zebrać teraz tą grupę, zrobić przegląd regulacji, zrobić przegląd podstawowych tez orzecznictwa i tych kawałków, gdzie są rozbieżności, bo regulacja pozwala na rozbieżności, czyli tam trzeba zamknąć tą niejasność regulacji. I parlament będzie teraz przeciążony. Wielka reforma, wielkie zmiany nie widzę w świetle moich 8-letnich doświadczeń parlamentarnych jako posła czy posłanki raczej wielkich szans na szybką zmianę. Ale jeżeli się Państwo zgłosicie z 12 zmianami, które są, będą bardzo dobrze opisane, będą bardzo dobrze udokumentowane, będą po konsultacjach społecznych, będą po ankietach naukowych. Jestem wielkim zwolennikiem takich ankiet, tak jak było w okresie międzywojennym. To myślę, że można byłoby ten następny skok wykonać. No i mam nadzieję, że zdołam panią profesor i może panią profesor Piskorzyn i innych profesorów w tym zakresie, którzy się przecież zajmują od lat prawem dostępu do informacji publicznej, namówić do takiej działalności. Pani profesor, ja myślę, że to jest wyśmienita puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo pięknie za nie, pani profesor, dziękuję za tę odrobinę historii, ale też takie bardzo rzeczowe naświetlenie tego, dlaczego te przepisy wyglądają tak, jak wyglądają, albo też cieszę się, że pani profesor powiedziała i o tym, co dobre, z czego należy czerpać i być dumnym, ale jednocześnie też to zmierzenie się z pewnym zawodem również tej regulacji, bo ona nas też w jakimś zakresie chyba trochę zawiodła, także bardzo gorąco za to dziękuję. Chcę też wspomnieć, aby zakończyć jakimś pozytywnym aspektem i to jeszcze takim, który się wiąże z kwestiami bezpieczeństwa i również z NATO, do którego jesteśmy tak przywiązani. Proszę pamiętać, że to były lata, kiedy staraliśmy się pracę nad konstytucją. Równocześnie biegły nasze desperackie wysiłki, żeby się wcisnąć do NATO i jak widzimy, potem po późniejszej klęsce Ukrainy w tych, przecież tak niewiele brakowało w 2008 roku, żylibyśmy w innym świecie. A wtedy wcale nie było powiedziane, że my przekonamy Amerykanów, że damy radę, że to się rzutem na taśmę uda. I jednym ze sprawdzianów, które tacy bardzo sceptyczni amerykańscy kongresmeni, senatorowie też patrzyli, no ta Polska, wiadomo, wielu z nich niespecjalnie się znało i interesowało wcześniej Europą Środkowo-Wschodnią, były liczne misje i ja miałam możliwość kontaktu z jedną z takich misji, która mówi, no dobrze, tam armia, obronność, to było wiadomo, w jakim jest nasza armia stanie mniej więcej, albo inne pozytywne elementy tam. No a jak właśnie z państwem prawnym, ze społeczeństwem obywatelskim, z tymi fundamentami demokracji, z których wtedy Stany Zjednoczone były niezwykle dumne i jako taki postulat, że owszem, możemy zostać członkiem NATO, ale w krótkim czasie musimy uregulować dwie ważne dla zachodniej cywilizacji kwestie, a więc ochronę danych osobowych i prawo dostępu do informacji publicznej. I sytuacja, w której mogłam jako przewodnicząca tej grupy odpowiedzieć dumnie, że nie tylko już to mamy uregulowane, ale mamy tu regulację konstytucyjną, wywołała tak ogromne zaskoczenie. Musieliśmy tekst przedstawić i było to jedno z moich najmilszych wspomnień z działalności parlamentarnej. A więc chciałabym zakończyć takim stwierdzeniem czy taką prośbą, abyśmy zawsze pamiętali, co jest regułą, co jest wyjątkiem. A więc pamiętajmy, że jawność życia publicznego, dostęp do informacji publicznej to jest cenny klejnot naszej wolności, naszej demokracji. Równocześnie jesteśmy realistami. Muszą być wyjątki i te wyjątki muszą być unowocześniane. Ale moją prośbą do następnych pokoleń jest to, abyśmy nie odwrócili nigdy zasady, reguły i wyjątku. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie, pani profesor, dziękuję i za tę rozmowę, i za gościnność państwa katedry. Jest mi niezwykle miło, że mogę być na stażu właśnie w niej. Pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. No i jestem ciekawa, czy pani profesor nie podejmie się organizacji takiej grupy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.